oddycha, to trzeba 30 ucisków i 2 wdechy. Według mnie jest ważne, żeby udzielić pierwszą pomoc, jak komuś się coś stanie. To jest idealny wiek właśnie, żeby dzieci tego uczyć, ponieważ dzieci w tak młodym wieku doskonale przyswajają wiedzę, a ta wiedza, którą uczymy, jest myślę najważniejszą w ich życiu. I na bok pana. Uczyłem się dzisiaj, jak pomóc człowiekowi, który dostanie padaczki albo omdli. Nauczyłem się, że jak ktoś ma tak padaczki, to trzeba podłożyć mu ręce pod głowę. Uczmy się pomagać, uczmy się pomagać. Ratowanie przecież to poważna sprawa. Ludzie to przede wszystkim wzywają pogotowie przez telefon komórkowy. Według nich na tym polega pomoc, a ja uważam, że to nie tylko to. Owszem, to jest ważne, bo tę pomoc trzeba wezwać, tę fachową pomoc, ale również tak naprawdę na miejscu trzeba się tą osobą zająć. Myślę, że właśnie to szkolenie uzmysłowiło im, że zupełnie inna sytuacja jest taka naprawdę w życiu, a inna w sali lekcyjnej. Myślę, że gdyby się taka sytuacja wydarzyła, wiedziałabym, jak się zachować. Ja umiem ratować.